Tegoroczna edycja Biegu Mikołajów w Rudzie Śląskiej poświęcona została 4-letniemu Dominikowi Dołgopołemu. Ma wadę serca, jest to niedrożność, znaczy się, jest to zwężenie tętnicy płucnej. No jest po przeszczepie wątroby. Walczymy też z jego uszkami od 3 lat, bo łapie infekcje. No, także jest trochę tych chorób. Bieg Mikołajów stał się w Rudzie Śląskiej już tradycją. Każdego roku od 3 lat podczas tej inicjatywy zbierane są środki finansowe przeznaczone na spełnianie marzeń chorych dzieciaków. Na ten cel przeznaczane są pieniądze pochodzące z wpisowego oraz licytacji prowadzonych podczas tego wydarzenia. Corocznie inny mały mieszkaniec miasta zostaje objęty taką nietypową formą pomocy, dzięki której może spełnić swe marzenia, zarówno te duże, jak i całkiem malutkie. Dominik ma bardzo prozaiczne marzenie. On chce być w niebieskiej koszulce zawodnikiem, przynajmniej na chwileczkę Ruch Chorzów. Kibice zadbali o to, aby wyprowadził na murawę zawodników do meczu z Wisłą. Także jedną część marzenia mamy za sobą. Drugą część będziemy tutaj realizować, bo w tej niebieskiej koszulce Dominik pogra na chwileczkę z ludźmi w piłkę nożną, bo na co dzień tego nie może robić. Ale też zbieramy pieniążki na leczenie i to tak troszeczkę inaczej, ponieważ tam było w poprzednich latach na konkretny zrealizowany cel, marzenie. No a tutaj jego marzeniem jest to, aby być zdrowym, a żeby być zdrowym, to on musi przyjmować leki non-stop, więc jakoś próbujemy wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, którym co miesiąc brakuje na te leki. Być może się to w jakiś sposób rozpropaguje, może się znajdzie ktoś, kto będzie mógł wspomóc, czy notorycznie będzie wspomagał, nie wiem. No, mamy po prostu pomysł na to, żeby pokazać, że jest dziecko, które potrzebuje pomocy i ufamy w to, że ktoś się znajdzie, kto będzie mógł większą sumę zapłacić albo w jakiś taki sposób co miesiąc pomagać. Przy podatku i o rozliczaniu 1% chcielibyśmy, aby tak było. Na starcie biegu zgromadziło się ponad 400 osób. Tym, co wyróżnia biegaczy, są przede wszystkim czerwone mikołajowe czapeczki, od których nazwę przyjęło to wydarzenie. Udział w biegu wzięli zarówno zawodowi biegacze, jak i amatorzy tego sportu. Biegały dzieciaki i nieco starsi mieszkańcy. Mimo niesprzyjającej pogody, wszystkim towarzyszyły uśmiechy na twarzach i chęć pomocy Dominikowi. Zdecydowałem się na udział w tym biegu ze względu na inicjatywę, jaka jest tutaj, czyli żeby zrobić coś dobrego dla dzieci. A poza tym jako drużyna z Rudy Śląskiej, znana tutaj z różnych turniejów i różnych lig, chcieliśmy tutaj się pokazać też, że po prostu sport w Rudzie jest ogólnie nam bardzo bliski. No przede wszystkim, tak jak było pisane, dla Dominika. No a druga sprawa to, że lubię sport, bieganie, amatorsko oczywiście dla siebie. No i jak można pomóc w taki sposób, to dlaczego nie? No, ja jestem za takimi imprezami, jak najwięcej obej Grudzie Śląskiej było. Aby może pomóc temu choremu chłopcu, żeby coś zrobić dla niego. Biegam na co dzień, także jestem biegaczem, to jest z Rudy Śląskiej, także całą rodziną zresztą biegniemy, i żona, i dzieci. Pomóc temu chłopczykowi, z tą jego chorobą, wpłacić tam jakiś datek. Kolega na Facebooku mi przesłał zaproszenie i właśnie zaczęłam troszeczkę czytać. Czekaj, kochanie, o co właśnie w tym wszystkim w ogóle chodzi, że właśnie jest to nasz szczytny cel. No też mam 2 dzieci, więc mogę sobie wyobrazić, no, jak to jest, gdzie dzieci są chore i wiadomo, jak to jest z lekami, dlatego postanowiliśmy pomóc. Takie inicjatywy są potrzebne. My z miłą chęcią, tak jak możemy, kilka osób przynajmniej z drużyny wysyłamy na każdą taką inicjatywę. Bardzo cieszymy, że tu jesteśmy i oby częściej. Dużo jest, żeśmy zebrali. Jeszcze tam przy biegach też jest jakaś kwota ofiarowana. Podczas mikołajowych biegów udało się już spełnić marzenia kilku najmłodszych Rudzian, w tym Wiktorii Markowicz, która w tym roku kibicowała Dominikowi. Był to laptop. Z fundacji Mam Marzenie i tutaj właśnie na Nowy Bytomiu odbył się ten bieg mikołajkowy i zdobyłam ten laptop. Dominik wraz ze swoją rodziną bardzo cieszył się z faktu, iż tegoroczny bieg został właśnie jemu poświęcony. Biegacze stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu nie tylko święta będą bardziej radosne dla rodziny Dołgopoły. Dzisiaj te pieniążki, które tutaj zostaną zebrane, będą przeznaczone na jego leczenie, na jego rehabilitację, no i wiadomo, na pewno też inne koszty, oczywiście leczenia czy tam rehabilitacji. Kolejny bieg Mikołajów już za rok. Warto włączyć się w tą inicjatywę i pomóc w spełnieniu marzeń potrzebujących dzieciaków.